Ostatni trening, nie? Nie, jeszcze jeden. A, you will try. Jeszcze jeden. You will try. Na samochód? A, ósma, to tak, do Warszawy. Bezpośrednio, w poniedziałek, tak? Chyba tak. Wiesz, tęskni za nami, co? Proszę. Odpoczywasz teraz, tak? Już pierwszy stresik się zaczyna? Stresik? No. Nie. Proszę, będzie przed wejściem. A na razie jeszcze nie. Cieszę się tymi chwilami jeszcze, ostatnimi na słoneczku z drużyną. Dzień dobry, dzień dobry. Wybaczcie, że dzisiaj może tak mało energicznie i cicho przede wszystkim, ale nie ma nawet jeszcze 5 rano. No, trzeba było wcześniej wstać, bo wysyłam w świat pewnego dżentelmena. No i chcielibyśmy, żebyście pożegnali go razem z nami. Siemano, mówiłem, że będzie. No. Jak wyspanie się? Zawsze. Widzę tu wyspana. Oj, sowa tak zwana. Ale to szybko poszło, co Michał? Oj, czas płynie bardzo szybko. Już twoje, nie? Chyba tak. Dobra. Kontakt. Trzymaj się. Kontakty będziemy dzisiaj dzwonić, mam nadzieję, nie zapomnisz brać. Nie zapomnę, pamiętaj. Są media. O, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Naprawdę. Jesteście wielce. Trzymam. Media na... Mocno za ciebie kciuki. Na tym. Będę oglądał wszystkie zdjęcia z sobą. Klasa światowa. Pamiętam. Trzymajcie się. Pozdrówcie Iskę, moją mamę. Spełniaj marzenia, chłopak. Tak jest. Ja po prostu. Ciao. I godni nas tam reprezenty. Tak jest. I samego siebie przede wszystkim. Otóż to. Jedziemy po swoje. Tak więc my Michała pożegnaliśmy, a teraz zobaczcie, jak wczoraj zrobiła to reszta drużyny. Ostatnia wieczerza, tu nie ma Judasza, tu nie ma Zdrajcy. Jest tylko satysfakcja z tego, że miałeś okazję być tutaj w tym klubie, wyrosnąć tutaj. Krótko, bo pracuję z tobą krótko, bo mój wpływ na twój rozwój jest niewielki, może żaden, ale myślę, że jest wielu ludzi, którzy pamiętają cię, jak tutaj dorastałeś, wielu zawodników, wielu trenerów, wielu ludzi, którzy tutaj na co dzień pracują w Legii. Myślę, że to jest też dla nich duża satysfakcja, że byłeś razem z nimi i duży zawód, że jeszcze z nami nie będzie, ale my to doskonale rozumiemy. Będziemy ci kibicować, my jako trenerzy, jako sztab, jako cała Legia, jako zawodnicy, także zawsze będziesz mógł na nas liczyć, będziemy cię wspierać i zawsze będziesz mógł nas odwiedzać, jeśli tylko teraz czas ku temu pozwoli, to jesteś bardzo mile widziany po każdej porze dnia i nocy. Dziękuję ci bardzo. To jest trudny moment dla mnie, ale przede wszystkim chciałbym podziękować każdemu z osobna za każdą pomoc, za każdą zjebkę. Na pewno mi to wszystko pomogło. Też dzięki wam idę dalej spełniać swoje marzenia. Jest to trudny dla mnie moment, ale jak powiedziałem, cieszę się, że was poznałem i mam nadzieję, że z każdym z was będę dalej trzymał kontakt. Spotkamy się na boisku czy poza nim. I życzę wam powodzenia, szczególnie zdrowia w tym momencie i samorealizacji. Dziękuję bardzo. Ja kibicuję normalnie Limek Królowi, a teraz będę kibicował też tobie, okej? Okay? Nie może co
Kostek zrobi jeszcze zdjęcie. Co, Karbo, stresik jest tak z ręką na sercu? Nowe otoczenie zupełnie. Na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie. Tak jak mówiłem wcześniej, cieszę się jeszcze chwilami z moimi przyjaciółmi. Ja, więc mam nadzieję, że teraz w Brighton będziesz miał lepszy, pierwszy wywiad lepszy niż wtedy z nami. No, zobaczymy. Jak to będzie po angielsku. No. A już przygotowany jesteś? Kursy były odbyte? Kursy... Podstawy języka? Podstawy tak. Szlifuję. 3 do tygodnia miałem, teraz chyba będę musiał mieć 7 razy w tygodniu. No, taka praca. O której się zabijasz, powiedz? 5 rano. Kostek smutny chyba, co? Lecieliśmy razem na pierwsze zgrupowanie. Zawsze się tam razem siedzieliśmy. No właśnie o tym mówię, zawsze się tam chwalę. No i pytałem go, czy się obawia czegoś. Ale w swoim stylu. Nie był zbyt rozmowny. Ale coś wyciągnąłem z ciebie. Byłeś zestresowany wtedy. No wiem, że byłeś zestresowany. Zobacz jak wyszło. Patrz jaką fotę znalazłem. Jedno z pierwszych naszych treningów wspólnych. Pokaż. O no, wtedy to jeszcze nie. Za trenera Pinto. Pinto jeszcze mam. To chyba nawet ty robiłeś. Dobrze. No za to rocznik pozostanie już na zawsze. Nic nie zmieni go. Niedziela jest dla piłkarzy dniem wolnym, ale część ekipy ruszyła na trening wyrównawczy. Dawałem pół sto tylko. Oczywiście czas wolny warto też spożytkować na siłowni, a Joel Valencia pokazał, że potrafi wykorzystać go nie tylko do podnoszenia ciężarów. Joel, zrób jedno zdjęcie. Jedno zdjęcie. Dobra. Jedno! Tylko jedno? No tylko jedno, zrób jedno. Tak, raz. Tak, raz. Brawo, brawo, brawo. Dobry pan. Marta? Jedno. Dobra, koniec. Kurde, dwa były. Joel, mamo. Joel, don't take my word. Teraz to. Dziękuję. Today and what happened? 3-0 for us. 3-0 for us. They will not show up, so 3-0. So what happened, guys? That they don't want to play? To be honest, I think they are afraid. Yeah, yesterday we made a friendly game against them. And we made a friendly game, and they saw your power. Yes, and it was only 50%. Andre, ask Luki what he likes to do in the free time. Luki, sit down. Oh, Luki. Ele está a perguntar o que é que tu gostas de fazer no, oh, nos tempos livres. É vacilo. Aonde? Lá na Puma? Normalmente quando tens dias livres, o que é que... Sim. É só no videogame. Na Puma, é só no videogame. He said that when he's in Warsaw, usually when we have day off, he stay at home playing Call of Duty. And he is better than you in Call of Duty? I never saw him play, but I heard that he's really, really good. A po obiedzie czas na sesję z psychologiem. Jak się okazuje, niekoniecznie na kozetce. Dobra, gramy! To jest, rozumiem, taka rewolucyjna psychologia, tak? To jest Dostaję pierdziel potem, żeby, wiesz, na boisku lepiej znosić. Dokładnie, praca na wytrzymałości. Czekaj, Rossi miał, że jak strzeli bramkę, to
to z CS-ie miał ten ze snacksem i tak dalej. Aha, dokładnie. Jak ja strzelę bramkę, to już zabierę mnie na trening z Ulą. No właśnie, no to dokładnie, coś wymyślimy. Potrzebna jest jeszcze wygrana, trochę ci do tego brakuje, jeszcze trzeba trochę popracować. Gdzie tam przeprowadził. Mam takiego jednego, co w tenisa gra. No dobra, dawaj go. No, to kiedy... Tego, który pomylił tenisa z tym, z baseballem i same home runy idą. Nie jest źle. Nie jest źle, nie jest źle. Wspólnie dojechaliśmy do końca kolejnego dnia. Z jednej strony wesołego, bo działo się parę fajnych rzeczy, ale z drugiej strony smutnego trochę, bo szkoda wielka, że Michała nie ma już z nami. Dzięki wam bardzo za to, że byliście z nami dziś. Michałowi życzymy oczywiście wszyscy powodzenia, a was już teraz zapraszam na kolejnego vloga. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.